to jest właśnie ta sytuacja, która może mu bardzo pomóc po tym, jak Hillary Clinton troszeczkę jednak odzyskała poparcia w sondażach. Ja myślę, że dużo zależy od tego, jak będzie przebiegało śledztwo i czego się dowiemy o tym. Dlatego, że tak na razie, jak patrzymy na to, wiem, że to, co teraz powiem, może się wydać zaskakujące, ale paradoksalnie wszystko, co wiemy na razie, pokazuje nam, że sukces amerykańskich służb specjalnych. Dlaczego to jest sukces? Dlatego, że z tych pierwszych informacji, które mamy, wynika, że to jest niezwykle prymitywne, to były niezwykle prymitywne bomby. A jeżeli to były prymitywne bomby, to znaczy, że to nie były profesjonalne siatki terrorystów, które przygotowywały się od tego od wielu miesięcy. To wyobraźmy sobie teraz, co by było, gdyby to była tak zwana brudna bomba, czyli klasyczny ładunek wybuchowy połączony na przykład z takimi odpadkami czy substancjami promieniotwórczymi. Albo bomby, które zostały odpalone w Europie, tak? Znaczy takie, które odpalano na lotnisku w Brukseli, albo odpalano które podkładano w lokalach w Paryżu, prawda? Które były niezwykle profesjonalnymi materiałami wybuchowymi, od których ginęły dziesiątki albo setki ludzi. I w tym sensie ja mam wrażenie, że im więcej się będziemy dowiadywali, tym może się okazać, że to pomaga jednemu lub drugiemu. Dlatego, że jeżeli na przykład wygra taka narracja, jak właśnie teraz zaproponowałem, to znaczy, że rzeczywiście służby działają, terroryści się nie są w stanie zorganizowani przemknąć, a może to była, nie wiem, dwóch wariatów, tak jak bracia samotnych wilków, tak, Czarnajewowi, którzy nie byli bezpośrednio sterowani przez państwo islamskie, nie można było ich wyłapać, prawda? Wiemy, że tych zamachów terrorystycznych w Stanach Zjednoczonych dzieje się rocznie jednak kilka. Często one są na podłożu rasowym, tak? Mieliśmy strzelanie do obywateli w nocy z karabinów snajperskich, mieliśmy zamieszki na tle rasowym. Są też na tle takim ideologicznym, to znaczy właśnie te samotne wilki, które sporządzały materiały wybuchowe. I tak naprawdę, jeżeli to się potwierdzi, to nie będzie taki wypadek, który tak wprost potwierdzi teorię Trumpa, że imigranci wjeżdżają, robią ładunki wybuchowe i się potem dzieje. Tak może się okazać, że to są ludzie, którzy już od wielu lat mieszkają w Stanach Zjednoczonych i nie są żadną nową falą migracji. Także te scenariusze, moim zdaniem, są tutaj bardzo, bardzo różne, a tak jak mówię, paradoksalnie może taki przekaz antyestablishmentowy Trumpa może tutaj nie zadziałać, tak? Dlatego, że będzie można powiedzieć, że właśnie służby zadziałały, państwo zadziałało, te wszystkie dotychczasowe metody zadziałały w walce z terroryzmem. Znaczy pytanie, jak też to będzie rozgrywane przez oba sztaby wyborcze, to jest też kluczowa sprawa, jak się oboje kandydaci do tego będą odnosić, mówię, jaką strategię przyjmą oba sztaby wyborcze. Rzeczywiście czasami bywa tak. Mieliśmy zresztą w Polsce przy wyborach do Parlamentu Europejskiego taką sytuację, że wybuchł akurat konflikt na Ukrainie, co przysporzyło popularności obecnie rządzącym i dlatego Platforma, wówczas rządzącym, dlatego Platforma te wybory do Parlamentu Europejskiego minimalnie wygrała, choć sondaże i nastroje już były wówczas różne, ponieważ konflikt na Ukrainie sprawił, że wszyscy ten strach w społeczeństwie, który się gdzieś tam zaczął pojawić, wszyscy zaczęli nagle rozmawiać o tym, że możliwa jest wojna, że także to zagrożenie ze wschodniej granicy może dotyczyć Polski. I wówczas przełożyło się to jakby na wzrost zaufania do rządzących i takiego właśnie gromadzenia się. Że lepsza jest kontynuacja, bo tak, to gwarantuje pewną stabilność. Tak. I sądzisz, że tu może zadziałać podobny mechanizm. Nie wiem, zastanawiam się. Demokraci są przewidywalni, był Obama, Clinton łagodnie przejdzie, tak? Że to nie będzie tu żadnego szarpnięcia, a po Trumpie nie wiadomo, czego się spodziewać. Może tak być, aczkolwiek mówię, to będzie zależało w dużej mierze od narracji obu sztabów, bo ja wyobrażam sobie też z kolei taki scenariusz, w którym sztab Donalda Trumpa będzie bardzo grał emocją strachu. To jest duża emocja. To jest emocja, na której można zbudować kapitał polityczny. Tak, ale on grał takim strachem na zaś, co się może wydarzyć. Tutaj już mamy do czynienia z czymś, co się wydarzyło. I jest czymś, co de facto potwierdza te wszystkie tezy, które wcześniej Trump w kampanii stawiał, więc w tym sensie może to zagrać na jego korzyść. Dlatego, nie wiem, no trudno powiedzieć, mimo wszystko, gdybym miała obstawiać, kto będzie jakoś na tym zyskiwał politycznie, to raczej sztab Trumpa tutaj ma różne możliwości, żeby tę sytuację rozegrać. Ciekaw, mówiąc bardzo tak brutalnie. A ciekaw jestem, czy uważacie, że może się pojawić jeszcze trzecia narracja, może nie alternatywna wobec tych dwóch pozostałych, ale jakoś je uzupełniająca, z którą ja już się spotkałem.
trochę można powiedzieć spiskowa, no ale w gruncie rzeczy świat wielkiej polityki i służb no jest oparty jednak na pewnych kombinacjach i właśnie spiskach. To znaczy taka, że jak spojrzymy w skali globalnej, komu sprzyjałoby zwycięstwo Trumpa, to możemy dojść do wniosku, że za tymi zamachami w jakiś sposób stał kto? No, główny lokator Kremla, który chce mieć swojego, no powiedzmy, kolegę w Białym Domu, kogoś, kto mu sprzyja. Wiemy, że były sytuacje w przeszłości, kiedy tak zwani islamscy terroryści byli napuszczani, podpuszczani, była im ułatwiana praca przez Rosjan. Czy uważacie, że takie tłumaczenie może też jakąś rolę w przyszłości odegrać, czy to tylko my sobie tu możemy pospekulować? Chociażby mieliśmy 13 maja 1981 roku na placu Świętego Piotra i islamskiego terrorystę, który działał na zlecenie Kremla, prawdopodobnie zlecenie Kremla. No, nacjonalistę może bardziej, ale... No, ale ideologia była tutaj drugorzędna. Natomiast... Oczywiście zawsze jest tak, aczkolwiek ja mam wrażenie, że takie dyskusje niekiedy nas prowadzą na manowce, prawda? Dlatego, że dam przykład Polski, jak słuchamy czasem polityków PiS-u, to słyszymy, że oni mówią, że tak naprawdę wszystko co, że Platforma działając, rządząc Polską realizowała interesy bardziej Kremla, tak? Czy zbyt blisko była Kremla, a jak słyszymy polityków Platformy, to oni mówią, nie, to PiS rządząc realizuje interesy Kremla. W związku z tym czasami jest tak, że to nas wiedzie do takiego, że to nas wiedzie do takiej sytuacji, w której no, to kto rzeczywiście sprzyja Rosji, a kto nie, staje się taką pałką do bicia, prawda? Bo z jednej strony mamy te dowody, czy te sugestie pokazujące, że Donald Trump ma mocne interesy w Rosji, a z drugiej strony pani Clinton rządziła, była autorem resetu, gdy amerykańskie korporacje robiły duże biznesy z Rosją. W związku z tym rzeczywiście ona ideologicznie dzisiaj jest znacznie dalej. Tak, ona nie robi takich uśmiechów pod adresem prezydenta Putina. Aczkolwiek też mam wrażenie, że ten argument często bywa nadużywany. Aczkolwiek, jeżeli byście Państwo spytali to moje prywatne zdanie, raczej mam wrażenie, że dla Polski zwycięstwo Trumpa może być rzeczywiście ryzykowne, ponieważ widać, że on jakby geopolitycznie chce się ułożyć z Władimirem Putinem. I w tym momencie wszelkie sprawy, które dotychczas dla Polski były gwarancją bezpieczeństwa, czyli że Amerykanie zagwarantowano bezpieczeństwo w przypadku konfliktu potencjalnego gdzieś na wschodzie, ten wentyl bezpieczeństwa może wtedy już w Polsce nie działać. No więc Hillary Clinton między innymi dlatego jest bezpieczniejsza, chociażby z punktu widzenia naszego, polskiego, niż Donald Trump, że właśnie przez to, że widziała, jakie ów reset z Rosją przyniósł efekty, raczej jakich efektów nie przyniósł, to jest bogatsza o to doświadczenie i nieco bardziej sceptyczna wobec takiej naiwnej wiary w politykę Kremla i Władimira Putina. Więc rzeczywiście, no, jeśli mamy spojrzeć na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych z takiego punktu widzenia, co się bardziej, komu się dzisiaj opłaca najbardziej wygrana Donalda Trumpa, to rzeczywiście Putin może zacierać ręce. Czy możemy z tego wyciągnąć wniosek, że będzie pomagał wygrać Trumpowi wybory? Być może tak. Czy za pomocą organizowania, czy współorganizowania zamachów? Tego nie wiemy. Jakby ja bym się była jednak ostrożna w stawianiu tak daleko idących wniosków. Porozmawiamy teraz o debacie na temat obywatelskiego projektu ustawy antyaborcyjnej, czy też zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej, który w nadchodzącym tygodniu w Sejmie się właśnie znajdzie. No i na pewno dyskusja wokół niego będzie bardzo gorąca, tak czy nie? W środę debata w Sejmie na ten temat. Rzeczywiście no, na tego typu spory światopoglądowe zawsze budzą ogromne emocje. Ten spór będzie budził emocje także z tego powodu, że problem z tym projektem obywatelskim, przypomnijmy, to jest projekt obywatelski, ma także Prawo i Sprawiedliwość, które z jednej strony jakby nie może odwracać głowy, ponieważ wielokrotnie głosiło i odwoływało się jako partia konserwatywna do wartości ochrony życia, do wartości chrześcijańskich także, wobec czego nie może powiedzieć, że teraz takiego projektu nie poprze, albo że ten projekt jest zbyt radykalny, albo że nie należy kompromisu aborcyjnego naruszać, kiedy taki projekt wpływa do Sejmu. Z drugiej strony pragmatyzm polityczny jakby zawsze nakazuje, aby tego typu rzeczy nie ruszać, bo na tym można ponieść dużo politycznych strat, jeśli chodzi o
centrowych, bardziej umiarkowanych wyborców, którzy generalnie nie bardzo chyba chcą wznawiania tego sporu o aborcję. Wobec czego ja się spodziewam tak naprawdę dwóch rzeczy. Znaczy albo. Albo się spodziewam tego, że ten projekt trafi do komisji i będzie tam procedowany przez długie miesiące. Czyli dokładnie ten sam scenariusz, który stosował Donald Tusk w przypadku z kolei oczekiwań swojego bardziej liberalnego czy lewicowego światopoglądowo elektoratu, czyli projekty ustaw o związkach partnerskich czy in vitro kierował do komisji i tam później trwały prace aż przez dwie kadencje. Wobec czego tutaj może być podobnie, że nad tym obywatelskim projektem będą prace trwały w komisji. Albo, i to jest druga możliwość, że nastąpi pewna korekta tej ustawy antyaborcyjnej, którą mamy, w zakresie tak zwanej aborcji eugenicznej. To jest, czyli aborcji dokonywanej ze względu na wady dziecka. I to jest rzeczywiście problem i rozwiązanie dopuszczalne, tak myślę, z powodu tego, że to jest ten typ aborcji, który dokonuje się w Polsce najwięcej. Znaczy z tych trzech dopuszczalnych ustawowo aborcji tych przypadków jest najwięcej. Nawet tutaj mam ze sobą dane, bo kiedyś występowałam o nie do Ministerstwa Zdrowia i w 2014 roku z powodu wad płodu dokonano 921 aborcji. A w legalnych, tychże samych legalnych aborcji, jeśli w stosunku do kobiet, które padły ofiarami gwałtu, dokonano dwóch. Więc skala jest zupełnie nieporównywalna. Z powodu zagrożenia lub życia lub zdrowia matki 48. Więc to są liczby 48, 2, tutaj 921. Wobec czego to może być ten kompromis, na który Prawo i Sprawiedliwość jako partia konserwatywna pójdzie, mówiąc środowiskom pro-life, że zobaczcie, ten najgorszy proceder my tutaj rzeczywiście ukrócimy, czy bardziej obwarujemy, ale całkowicie zakazywać nie będziemy. No tak, ale rzeczywiście wyzwanie, które... Bo jeśli chodzi o pozostałe partie, zwracam się do Michała, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, to chyba stanowisko jest w miarę klarowne. Nie wiem, jak PSL się tutaj zachowa. Będziemy mieli wystąpienia klubów, w imieniu klubów oczywiście. No ale wiadomo, Nowoczesna, Platforma, no tutaj nie ma wątpliwości chyba, jakie będzie ich stanowisko. Natomiast PiS, no właśnie. Jak tutaj wystąpić wobec projektu, o którym wewnątrz partii się mówi, że jest niezwykle radykalny i wiadomo, że może otworzyć ideologiczny front dla Prawa i Sprawiedliwości, niewygodny jednak, bo jest wystarczająco dużo innych frontów, no ale z drugiej strony, no, odciąć się od tego, jak oni się zachowają, jak inni też się zachowają, twoim zdaniem, między innymi partia Władysława Kosiniaka-Kamysza. Akurat jeśli chodzi o PSL, mam wrażenie, że to jest partia, która będzie miała mniej wątpliwości, dlatego że zupełnie inaczej wygląda odpowiedzialność za takie decyzje, jak się rządzi, a jak się jest w opozycji. To znaczy, bardzo łatwo, będąc w opozycji, mówić postępujmy wyłącznie zgodnie z zasadami moralnymi, ale w sytuacji, kiedy się już siedzi po stronie w ławach rządowych, wiadomo, że sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana. Dlaczego jest bardziej skomplikowana? Ja bym wskazał na drugie dno tej ustawy. I teraz to, co jest dla wielu przedstawicieli Kościoła wielką zaletą tej ustawy, jest bardzo dużym ryzykiem dla PiS-u. Ja mówię, mam na myśli tutaj nie tyle naszą wewnątrzpolską sytuację, tylko to, jak się rozmawia czasami z różnymi wysoko postanowionymi, wystawionymi hierarchami, którzy mówią, tu chodzi oczywiście o Polskę, ale tu chodzi o to, żeby Polska dała jasny przykład światu ochrony, albo ochrony życia. I taki argument często słyszymy, że Polska tutaj nie tylko rozwiąże własny problem prawny, ale pokaże, że da się, tak, że da się w zlaicyzowanym świecie, w Europie, w której tak naprawdę się prawo aborcyjne liberalizuje, to prawo zaostrzyć. Tylko, że właśnie to, co dla Kościoła jest tutaj najciekawsze, jako takie właśnie ewangeliczne dawanie przykładu, jest największym ryzykiem dla PiS-u, tak? Bo nie chodzi tylko o to, jak to zostanie rozwiązane w Polsce, tylko będzie to też wykorzystywane przeciwko PiS-owi jako kolejny argument na liście problemów. Już teraz był... Przepraszam, ale z drugiej strony też wiesz, że
przecież również niektórzy przynajmniej członkowie episkopatu jednak mają z tym projektem konkretny pewien problem. Oczywiście, oczywiście, dlatego że tutaj jest problem w tym projekcie dotyczący karania kobiet, prawda? Co i to wielokrotnie podkreślali biskupi łącznie z prymasem Polakiem. No, Kościołowi nie zależy na tym, żeby karać kobiety, tylko żeby doprowadzić do takiej sytuacji, żeby tę aborcję wyeliminować, a zakaz ma być tutaj takim wymownym sygnałem, że się do tego nie dopuszcza. Natomiast kobieta najczęściej, która się decyduje, to wiele mamy, że trochę nauczanie Kościoła idzie w ten sposób, w tym kierunku, że tak naprawdę najczęściej kobieta jest tutaj ofiarą, tak, w tym sensie, że jeżeli dochodzi do sytuacji takiej, że decyduje się na aborcję, to dlatego, że została zostawiona przez bliskich, przez swoje otoczenie i tak naprawdę podejmuje tą decyzję właśnie z powodu tego, że nikt jej wcześniej nie pomógł. Natomiast mam wrażenie, że się PiS, że jakby kierownictwo PiS sobie zdaje sprawę z tego, że to jest problem, który może też jak gdyby rykoszetem wrócić w tych problemach międzynarodowych, które PiS ma dzisiaj. I raczej myślę, że PiS się zachowa zimno politycznie niż emocjonalno-etycznie. Tak? To znaczy raczej zrobi zimną kalkulację, co mu się bardziej opłaca, co mu się mniej opłaca. No, taka niestety jest polityka, tak? Że nie realizujemy wszystkich rzeczy, które są zgodne z naszymi przekonaniami, tylko to, co jak gdyby jesteśmy w stanie zrobić w tej chwili. I ta kalkulacja moim zdaniem będzie wyglądała w ten sposób. To znaczy chyba nie ma w tej chwili w Kościele takiego ruchu, który by doprowadził do tego, że gdyby ta ustawa nie została przyjęta, to by PiS został potępiony. Tak? Znaczy, brutalnie mówiąc, Kościół nie ma w Polsce innego sprzymierzeńca jak PiS. Znaczy, do kogo się zwróci, jeżeli potępi PiS za nieprzyjęcie ustawy aborcyjnej? To jeszcze... Tak, zwłaszcza, że już mieliśmy taką sytuację za poprzedniego PiS-u, kiedy PiS rządził. Przecież też sprawa ochrony życia była w debacie publicznej i między innymi dlatego Marek Jurek odszedł wówczas z partii, ponieważ Jarosław Kaczyński zachował się właśnie politycznie, pragmatycznie. A w tej sprawie akurat Marek Jurek jest niezwykle pryncypialny. Dokładnie tak, więc rzeczywiście jest duże prawdopodobieństwo, że tym razem PiS też się zachowa bardzo, bardzo pragmatycznie. Poza tym tutaj też argument, który się w szeregach Prawa i Sprawiedliwości, czy też szerzej prawicy pojawia i który moim zdaniem jest słuszny, a który środowiska pro-life odrzucają ten argument, mianowicie tak zwana reguła wahadła. Czyli jak my teraz zaczniemy zaostrzać ustawę antyaborcyjną na zasadzie wszystko albo nic, to kiedy zmieni się rząd i po rządzie prawicowym przyjdzie do władzy rząd lewicowy albo bardziej liberalny, no na zasadzie tegoż wahadła zmieni ją, zliberalizuje ją do granic możliwości, wobec czego... O takim przechyle zapaterowskim, no odwołując się do sytuacji w Hiszpanii, więc być może lepiej zostawić tak, jak jest i wtedy nikt nie będzie tego kompromisu naruszał. No i na to tylko dokończę, ponieważ na to środowiska pro-life zawsze odpowiadają w ten sposób, że to nie one naruszyły jako pierwsze kompromis aborcyjny, tylko zrobiła to lewica w 1996 roku, kiedy chciała liberalizację ustawy antyaborcyjnej od razu, szybko, już wtedy i zablokował to Trybunał Konstytucyjny i tylko i wyłącznie dlatego się to nie stało. My w programie Wróżenie z faktów wybiegamy w przyszłość, więc już teraz rozmawiamy o tej sprawie, ale pytanie do Was, czy ona zdominuje dyskusje, zdominuje portale, zdominuje programy informacyjne, dyskusje publicystyczne w momencie, kiedy się pojawi, czy też no muszę użyć tego określenia, choć sprawa jest doniosła, ale może jest już tak zgrana, może tyle już tych sporów o aborcji widzieliśmy, że to jednak nie wywoła już takich emocji i nie będzie medialnym samograjem przez kolejne tygodnie, jak uważacie. Jeszcze o samej ustawie w tym sensie, że mam wrażenie, że tak wiewiórki o tym opowiadają i sikorki na drzewach, że istnieje możliwość swoistego kompromisu, czy swoistego targu, dlatego że bardzo komentatorów uważa, że zaangażowanie się rządu w projekt zakazujący handlu w niedzielę jest takim małym prezentem dla Kościoła zamiast przegłosowania ustawy aborcyjnej. Kościół dostanie wolną niedzielę, a
sprawa aborcji zostanie gdzieś tam schowana w komisji. Natomiast na pytanie, czy to będzie, że to będzie rozgrzewała debatę, oczywiście, że będzie, dlatego że jak popatrzymy sobie na kraj, w którym te debaty trwają od wielu lat, czyli Stany Zjednoczone, one wybuchają nieustannie przy każdej okazji z jeszcze większą temperaturą. To są sprawy tak jakby moralnie z jednej strony istotne, a z drugiej strony sugestywne, no chociażby kwestie wystaw antyaborcyjnych, że one tak pobudzają i wyobraźnię, i emocje, że są na pewno będą przykładem, takim powodem do wielu jeszcze gorących dyskusji. Bo szczerze, równolegle będzie pierwsze czytanie projektu całkowicie liberalizującego tęże ustawę zgłoszonego przez środowiska lewicowe, wobec czego będzie to zderzenie dwóch różnych wizji, światopoglądów, a to zawsze budzi emocje. A druga sprawa jest taka, i to jest też coś, czego się PiS boi. Proszę zwrócić uwagę, że politycy Prawa i Sprawiedliwości wszędzie, we wszystkich wypowiedziach publicznych dotyczących tej sprawy podkreślają, że to jest projekt obywatelski, że to nie jest projekt, który rząd zgłosił, to nie jest projekt, który zgłosili posłowie PiSu, tylko jest to projekt obywatelski, który Prawo i Sprawiedliwość ma obowiązek procedowania, ponieważ tak obiecywał swoim wyborcom, że projektów obywatelskich nie będzie wyrzucał do kosza, ani wrzucał do sejmowej zamrażarki, jak to robili poprzednicy. Wobec czego oni to bardzo podkreślają, że to jest projekt obywatelski, ale z drugiej strony nieoficjalnie przyznają, że jeśli ten projekt zostałby na przykład uchwalony i przegłosowany, to za parę lat nikt nie będzie pamiętał, że to był projekt obywatelski, tylko to pójdzie na konto Prawa i Sprawiedliwości, bo takie są reguły i będzie można, i będzie w kampanii wyborczej na przykład też świetnym argumentem dla opozycji, żeby pokazywać tę prawicę, ten Prawo i Sprawiedliwość jako partię, która tutaj ciemięży kobiety i chce je karać za aborcję. Autopromocja. Polskie Radio 24. Od rana zalewa nas fala informacji, komentarzy i opinii. Wybieram te najważniejsze i pytam o nie najważniejszych ludzi. 24 pytania w Polskim Radiu 24. Od poniedziałku do piątku o 7.35 i 8.35. Piotr Wąż, zapraszam. Facebook.com/PolskieRadio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/PolskieRadio24. Autopromocja. Minęła 1:30. Informacje dnia w skrócie. Paulina Łukawska, zapraszam. Partia kanclerz Niemiec Angeli Merkel znowu ze słabym wynikiem. We wczorajszych wyborach lokalnych w Berlinie chadecka CDU dostała niecałe 18% głosów. Tym razem chadecja nie dała się jednak wyprzedzić antyislamskiej Alternatywie dla Niemiec. Więcej o wynikach głosowania w Berlinie Wojciech Szymański. Wybory wygrała socjaldemokratyczna SPD, ale jest to zwycięstwo w bardzo słabym stylu. SPD zgromadziła zaledwie 21,5% głosów. To najgorszy wynik, jaki socjaldemokraci kiedykolwiek odnotowali w landzie Berlin. Także rezultat CDU Angeli Merkel jest historycznie słaby. Partia dostała mniej niż 18% głosów. CDU udało się jednak uniknąć kompromitacji. Ugrupowanie zajęło w wyborach drugie miejsce, nie dając się wyprzedzić Zielonym, Lewicy ani Alternatywie dla Niemiec. Ta ostatnia partia dostała ponad 14% głosów, zajmując piąte miejsce. Dwa tygodnie temu Alternatywa przeskoczyła CDU w wyborach w landzie Mecklenburgia Pomorze Przednie, co uznano za polityczny policzek dla kanclerz Angeli Merkel. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Pierwszą rocznicę utworzenia świętuje litewsko-polsko-ukraińska brygada. Jest ona w trakcie osiągania pełnej gotowości operacyjnej, mówi major Wojciech Jakubczuk z sekcji wizyt i protokołów Wielonarodowej Brygady. Mamy już obsadzone kluczowe stanowiska w dowództwie brygady i teraz szkolimy się intensywnie do głównego przedsięwzięcia, które będzie przeprowadzone pod koniec tego roku, czyli ćwiczenie certyfikujące brygadę i sprawdzające jej gotowość do dowodzenia pod oddziałami deklarowanymi do brygady przez poszczególne państwa ramowe. Misją brygady jest udział w operacjach wsparcia pokoju pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych bądź też pod auspicjami Unii Europejskiej.
Po mszy świętej w kościele garnizonowym w Lublinie zagrała orkiestra reprezentacyjna Sił Powietrznych. Dziś część oficjalne uroczystości. Odbędą się one na Placu Teatralnym w Lublinie. Miasta coraz większą wagę przywiązują do prawidłowego oznakowania ulic i jego ujednolicenia. Niektóre wynajmują specjalistów, aby opracowali specjalne znaki graficzne charakterystyczne dla całego miasta. Tak stało się w Sochaczewie, gdzie motywem przewodnim będzie klawisz fortepianu, mówi wiceburmistrz Sochaczewa Dariusz Dobrowolski. W systemie informacji miejskiej przewodnim elementem jest klawiatura fortepianowa i klawisze fortepianowe. I takie też elementy po prostu znajdą się na tablicach informacyjnych, na elementach oznakowania budynków, jak również przy stankach autobusowych. Z prostej przyczyny, Fryderyk Chopin, Żelazowa Wola. Nie było potrzeby szukać dalej elementu, który mógłby zafunkcjonować w przestrzeni publicznej w mieście Sochaczewie. Promowałoby to nasze jakieś miasto w ten sposób? No na pewno dla Sochaczewa to by był plus, tym bardziej, że Chopin jest naszym patronem, u nas się urodził, mamy muzeum. Myślę, bardzo dobry pomysł. Wymiana oznakowania zostanie rozłożona na kilka lat. Może kosztować nawet ponad 2 miliony złotych. Miasto chce ponieść koszty, bo system łączy walory estetyczne, porządkujące i promocyjne. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Kiedy chęć bycia wzorowym pracownikiem staje się uzależnieniem, czy pracoholika tworzą nieodpowiednie warunki pracy, zbyt wysokie wymagania pracodawcy, czy też trzeba posiadać konkretne predyspozycje, aby popaść w uzależnienie od pracy, a może w dzisiejszych czasach, by odnieść sukces, trzeba być pracoholikiem. O tym w rozmowie z Jakubem Kuklą mówiła psycholog dr Marta Kulesza. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Czy można ocenić, kiedy kończy się zaangażowanie, kiedy kończy się pasja, kiedy kończy się obowiązkowość, a zaczyna problem, zaczyna pracoholizm, zaczyna uzależnienie od pracy? Jeżeli podejdziemy do pracoholizmu jako do uzależnienia od czynności, to możemy wyróżnić takie kryteria, które faktycznie świadczą o tym, że nasze zachowania już wykraczają poza normy, że są zachowaniami, które mogą mieć zarówno negatywne skutki dla nas, jak i dla naszego otoczenia. I do takich głównych kryteriów uzależnienia od pracy, czyli pracoholizmu, należy po pierwsze przymus pracy, tak? Czyli taka bardzo silna potrzeba związana z wykonywaniem obowiązków zawodowych. A co za tym idzie, silne napięcie, takie poczucie, że muszę, że jest to coś, co odczuwam pewien element wewnętrznego przymusu do wykonywania czynności związanych z pracą. To jest ta pierwsza płaszczyzna tak zwana behawioralna, ponieważ jeżeli traktujemy pracoholizm jako uzależnienia, no to rozpatrujemy to na tych trzech płaszczyznach: behawioralnej, emocjonalnej i poznawczej. Jeżeli chodzi o tą płaszczyznę behawioralną, to właśnie jest ten element czasu poświęconego na pracę, czasu, który dominuje nasze zachowania. Mamy element utraty kontroli, czyli tego, że przestajemy kontrolować ilość czasu, którą poświęcamy obowiązkom zawodowym. Zapamiętujemy się w pracy po prostu. Zapamiętujemy się w pracy i dochodzi do tak zwanego też mechanizmu tolerancji, czyli tego, że cały czas stawiamy sobie coraz wyższe poprzeczki. Wcześniej pracowaliśmy 10 godzin czy 8, teraz zaczynamy pracować 12, mamy na to takie wewnętrzne przyzwolenie, potem 14 i cały czas potrzebujemy większej ilości czasu poświęconego na pracę, żeby doświadczyć takiego uczucia wewnętrznego spełnienia. Albo rozładować nasze napięcie. To potrzebne są coraz większe dawki. Potrzebne są coraz większe dawki, dokładnie, tylko w tym wypadku dawką nie jest substancja psychoaktywna, tylko dawką są czynności związane z pracą. Pani wspomniała o przymusie jako o jednym z takich podstawowych wyróżników, kiedy powinniśmy już się zastanowić nad tym, czy aby nie jesteśmy od pracy uzależnieni. No ale z drugiej strony, jak to ocenić, że to już jest przymus, a nie po prostu ochota i radość, z którą się idzie do pracy? Kiedy jesteśmy w stanie takiego tak zwanego wewnętrznego konfliktu, z jednej strony zaczynamy odczuwać nasilającą się frustrację związaną chociażby z przemęczeniem, tak? A z drugiej strony nie dajemy sobie prawa do odmowy. Czyli jesteśmy w takim wewnętrznym rozdarciu.
mam poczucie, że może nie chcemy już podjąć kolejnego działania, czy kolejnego zadania, do którego, o które poprosił nas szef, a z drugiej strony nie dajemy sobie prawa do odmowy. Chociażby dlatego tutaj przyczyny tego, że odmawiamy sobie prawa do odmowy są różne. No często jest to podyktowane bardzo silnym lękiem chociażby przed utratą pracy lub przed utratą akceptacji ze strony przełożonego. Albo utratą akceptacji we własnych oczach, to też się zdarza? Tak, albo utratą akceptacji we własnych oczach, dokładnie. Czyli jeśli dobrze rozumiem, sytuacja wygląda mniej więcej tak, że jestem bardzo zmęczony, sam przed sobą przyznaję, że właściwie to mnie się dzisiaj już nie chce, ale wiem, że ktoś mnie poprosił, żebym coś tam jeszcze zrobił i nie jestem w stanie odmówić albo jemu, albo sobie. Nie jestem w stanie odmówić jemu i sobie, a co za tym idzie, to jest kolejne kryterium, które świadczy o tym, że osoba może być uzależniona od pracy, zaniedbuje wszystkie inne alternatywne sposoby funkcjonowania czy obszary mojego życia, tak? Czyli jeżeli mam wybór pomiędzy pójściem na urodziny mojego dziecka, a zostaniem w pracy, tak sobie to racjonalizuję, że zostaję w pracy, tak? Zatracam kontakty, relacje interpersonalne z przyjaciółmi, ze znajomymi. Przestaję uprawiać sport, przestaję dbać o swoje własne zainteresowania, bo to, co dominuje moim życiem, to, co staje się sednem mojej tożsamości, jest praca. Jak można sobie zracjonalizować taką właśnie sytuację, że zamiast pójść na przykład na urodziny dziecka, wybieram jednak pracę? Tu pan porusza bardzo ważną kwestię przekonań poznawczych, czyli tego, co jest w tym, co jest podstawą większości uzależnień, również tych uzależnień od czynności, cały system racjonalizowania mojego zachowania, czyli przekonań, które muszę zidentyfikować, które dają mi przyzwolenie na taką formę zachowań. Na przykład to jest takie przekonanie, że to, co robię, jest bardzo ważne, że moja praca zapewnia byt mojej rodzinie, że nikt inny tego nie zrobi tak dobrze jak ja. Ten perfekcjonizm i potrzeba kontroli jest też czynnikiem charakterystycznym dla pracoholików, którzy muszą kontrolować, którzy mają trudność z tym, żeby delegować zadania. Mają potrzebę robienia wszystkiego samemu, tak? Nie chcą się dzielić tymi zadaniami, bo są przekonani, że nikt nie zrobi tego tak dobrze jak oni. Czyli mamy jak dotąd przymus, po pierwsze. Nie potrafię odmówić sobie pójścia do pracy, nie potrafię odmówić przyjęcia jeszcze większej ilości obowiązków. Po drugie, coraz więcej czasu, który poświęca się na pracę, po to, żeby odczuwać jakiekolwiek zadowolenie z tego, że się pracuje. Po trzecie, także racjonalizacja i zaniedbanie poprzez to relacji prywatnych. Tak. Dodatkowo kontynuowanie tych zachowań, pomimo doświadczalnych negatywnych skutków, czyli tego, że osoba wie, dostaje informacje ze swojego środowiska, w którym żyje, że to środowisko jest coraz bardziej sfrustrowane, tak? Bo brakuje czasu na rodzinę, brakuje czasu na przyjaciół, psują się relacje między małżonkami. Tak, to czemu się nie było na moją rodzinę na przykład? No właśnie. Często też trują się relacje między współpracownikami i taka osoba pomimo doświadczanych tych negatywnych skutków swojego zachowania nie jest w stanie z tego zachowania zrezygnować. Często doświadcza również takich trudności już psychoemocjonalnych związanych z zasypianiem, doświadcza silnej deprywacji snu, no bo już w fazie zaawansowanego pracoholizmu osoba rezygnuje nawet z tak podstawowych potrzeb jak sen czy wypoczynek. Czy wszystko poświęcone jest jak pracy. To więc to jest kolejne istotne kryterium, jeżeli chodzi o pracoholizm. No i to, co jest też ważne, stany emocjonalne, które temu towarzyszą, czyli doświadczanie bardzo silnych, negatywnych emocji w przypadku, kiedy ktoś próbuje przeszkodzić mi w pracy. On jest odczuwany jako intruz, jako ta osoba, która mi zagraża. Chce mi zabrać mój skarb. Chce mi zabrać mój skarb, tak? I odczucie chwilowego spełnienia w momencie, kiedy tą pracę wykonuję. Jak
powszechny jest to fenomen w Polsce? Czy są jakieś badania na ten temat? Czy stwierdzono, jak duża ilość Polaków może mieć problemy z uzależnieniem od pracy? W 2012 roku były zlecone badania Centrum Badania Opinii Społecznej, które zdiagnozowało, że około 10% Polaków dotkniętych jest tą formą uzależnienia. Co dziesiąta osoba pracująca w Polsce może mieć problem z uzależnieniem od pracy? Tak. To nie jest mało. To nie jest mało i uzależnienie od czynności, czy uzależnienia czynnościowe, myślę, że są taką charakterystyką naszego czasu. Ponieważ żyjemy w świecie, który stwarza przestrzeń do rozwoju chociażby pracoholizmu. A tutaj jako jedną z przyczyn pracoholizmu właśnie określa się tą perspektywę środowiskowo-organizacyjną, która mówi, że pewna forma organizacji predysponuje do rozwoju tej formy uzależnienia. Rozmawiamy o pracoholizmie, jak się okazuje, fenomen w Polsce bardzo rozpowszechniony. Co dziesiąty Polak może mieć problem z uzależnieniem od pracy. Czy pracoholizm ma płeć? Bardziej podatne bywają kobiety, mężczyźni? Trudno powiedzieć. Badania na ten temat nie są mi znane, żeby pracoholizm był szczególnie rozpowszechniony wśród kobiet lub mężczyzn. Są natomiast badania, które wskazują na pewien profil osób, czyli profil osobowościowy, lub też na profil pracownika, który może być zagrożony pracoholizmem, jak i na wykonywane zawody. I tutaj chociażby w 2001 roku były badania pana Wakabayashiego, który badał rozwój pracoholizmu wśród kadry kierowniczej, tak zwanych białych kołnierzyków, i wśród osób, które wykonywały bardziej pracę techniczną, czy były na stanowiskach technicznych, czy niebieskich kołnierzyków, gdzie osoby z tej kadry kierowniczej to była ta grupa, która była bardziej zagrożona rozwojem uzależnienia od pracy. Czyli praca intelektualna może bardziej wciągać? Może się okazać bardziej niebezpieczna? Nie upraszczałabym tego aż tak mocno, ponieważ pracoholizm czy uzależnienie od pracy jest zjawiskiem wielowymiarowym. Czyli nie ma jednej przyczyny pracoholizmu. Jest wiele tych przyczyn i na rozwój tego uzależnienia wpływa zawsze splot różnych czynników. Przyjrzyjmy się w takim razie niektórym z tych przyczyn. Co może sprawiać, czy jesteśmy bardziej podatni na uzależnienie się od pracy? Mamy kilka podejść czy perspektyw, które mogą tłumaczyć, dlaczego osoby uzależniają się od pracy, czy dlaczego dochodzi do rozwoju tego spektrum trudności. Po pierwsze, możemy mówić o tak zwanej perspektywie sytuacyjno-podmiotowej, czyli która podkreśla znaczenie określonej sytuacji, w której znajduje się dana osoba. Gdzie we wyniku silnych sytuacji kryzysowych, śmierci, rozstania, tak zwanego kryzysu wieku średniego, dochodzi do potrzeby rozładowania tych negatywnych emocji w początkowo społecznie akceptowalny sposób, czyli w pracy. Bo przypomnijmy, uzależnienie od pracy jest procesem. To jest proces, do którego dochodzi się przez często wiele miesięcy lub wiele lat. Jedną z przyczyn może być sytuacja taka, w której uciekamy w pracę od pewnych trudnych wydarzeń w naszym życiu prywatnym na przykład. Dokładnie. Drugim takim podejściem, czy drugą taką perspektywą, to jest perspektywa systemowa, która postrzega źródło pracoholizmu w rodzinie, w naszej rodzinie pierwotnej, w rodzinie, z której wychodzimy. I tu źródło pracoholizmu może leżeć w relacjach rodzic-dziecko, w tak zwanej warunkowej miłości. Jeżeli miłość rodzica do dziecka była oparta na jej zdobywaniu, na udowadnianiu,
na tym, że dziecko musi sobie na tą miłość zasłużyć. Udowodnij mi, że warto cię kochać. Tak, że ono musi się czymś wykazać. Ta przysłowiowa, piątka, tak? A dlaczego nie szóstka? Czyli cały czas jest za mało, to wtedy ten schemat szukania potwierdzenia swojej ważności, swojej wartości na zewnątrz może zostać w takim człowieku utrwalony. A gdzie on później jako dorosły szuka potwierdzenia swojej wartości? No jednym z podstawowych środowisk to jest środowisko pracy. I to jest cały czas później komunikat wysyłany rodzicom, zobacz mamo, zobacz tato, zostałem kierownikiem działu na przykład. Tylko że później jest to ten sygnał, który ta osoba zaczyna wysyłać do siebie, tak? To jej jest cały czas za mało. To ona musi sobie cały czas udowadniać, że jest czegoś warta, że może coś osiągnąć. Kolejnym takim podejściem to jest podejście związane z procesami uczenia się, czyli podejście behawioralne. Oparty na tych trzech podstawowych mechanizmach uczenia się, tym warunkowaniu instrumentalnym, klasycznym i uczeniu się społecznym, czyli tym, że praca jest jednym z podstawowych środowisk, które nas nagradza, prawda? W którym doświadczamy pozytywnych czy negatywnych konsekwencji. Warunkowanie instrumentalne polega na tym, że osoba dostaje to, czego chce, dostaje jakąś nagrodę, albo unika jakichś negatywnych bodźców. I jeżeli dla danej osoby praca i osiągnięcia w tej pracy zostaną właśnie połączone z takim poczuciem nagrody, czyli tego, że ona uzyskuje tą akceptację szefa, albo nowe stanowisko, albo awanse, albo z tym, że ona unika czegoś awersyjnego, czyli ucieka od jakiegoś środowiska domowego, które jest dla nich stresorem, to to może być też jednym z czynników rozwoju uzależnień. Czyli jeśli dobrze rozumiem, praca w tym wypadku może być swego rodzaju lekiem na własne kompleksy. Może być sposobem na niedowartościowanie. Szef pochwalił, to znaczy, że jednak jestem super. Tak, może być formą nagradzania siebie. Czyli może się wiązać z tym, że jest to ten obszar, z którym ja łączę pozytywne bodźce lub który umożliwia mi unikać jakichś bodźców dla mnie awersyjnych. A skoro raz ktoś mnie już pochwalił, to chcę, żeby pochwalił znowu, więc pracuję jeszcze więcej, biorę każde kolejne zadanie i tak dalej, i tak dalej. I tu wracamy do punktu, w którym pani mówiła, że te bodźce z czasem muszą być coraz silniejsze. Musi być ich coraz więcej, bo człowiek się na nie coraz bardziej uodparnia. I tu jest ta pułapka, bo to tworzy się takie zamknięte koło. Osoba, która jest skoncentrowana na potwierdzaniu swojej wartości na zewnątrz, nigdy się nie nasyci. Będzie doświadczać zawsze frustracji, bo ona nie jest w stanie się zatrzymać, nie jest w stanie się cieszyć. Po awansie, po pochwale szefa, po zrealizowaniu, bo to niekoniecznie musi być awans, to może być zrealizowanie jakiegoś kolejnego zadania, tak? Zaraz musi sobie ustawiać coraz wyższe cele. Musi dążyć do czegoś innego, co znowu potwierdzi jej wartość. Ale nie można cały czas coraz wyżej, coraz szybciej. W którym momencie to pęka? Są badania, które chociażby potwierdzają związek pracoholizmu z zespołem wypalenia zawodowego. Tak? Kiedy w końcu ta szala tych frustracji, tego napięcia, tego poczucia bardzo silnych emocji, perfekcjonizmu, potrzeby kontroli, takiego zatracenia siebie, też tych konsekwencji społecznych, jest zbyt silna i może przerodzić się właśnie w takie stany apatii, depresji, niechęci. Czyli to zjawisko też dosyć znane, zespół wypalenia zawodowego. A jeśli chodzi jeszcze o przyczyny pracoholizmu, na ile pracoholika może tworzyć strach? Strach, że na przykład stracę pracę, a mam przecież kredyt, na przykład we frankach szwajcarskich, więc pracy nie mogę stracić, robię wszystko, co mi każą. Może, oczywiście. I tutaj przechodzimy do tej perspektywy takiej osobowościowej, czyli tego, że osoby o określonym profilu osobowości też są bardziej podatne na rozwój uzależnienia od pracy. Czyli chociażby osoby, które wykazują się osobowością neurotyczną, tak? Czyli bardzo wysokim poziomem lęku,
labilności emocjonalnej i właśnie niskiego poczucia własnej wartości, często zorientowanego na zewnątrz. Więc jak najbardziej lęk może być źródłem tego, może być przyczyną rozwoju pracoholizmu, przy czym tutaj, tak jak podkreślałam, należy pamiętać, że pracoholizm, czy uzależnienie od pracy, jest zjawiskiem wielowymiarowym, czyli odradzałabym koncentrację tylko na jednej z przyczyn. Moim zdaniem jest to zawsze splot wielu czynników i o jednym tutaj Pan teraz wspomniał w momencie, jak mówił o tym lęku, że ten lęk z jednej strony jest w nas, my generujemy ten lęk, ale z drugiej strony wyzwalaczem dla lęku jest też środowisko pracy. I tutaj przechodzimy do tej kolejnej przyczyny, czyli do tej perspektywy środowiskowo-organizacyjnej, czyli do tego, że są organizacje, tutaj nawet Bjork wprowadził taką terminologię jak organizacje uzależniające, które generują pewną postawę sprzyjającą rozwojowi pracoholizmu, czyli uzależnienia od pracy. Czyli... Dobrze rozumiem, że firma może być zbudowana, skonstruowana w taki sposób, że ona sama napędza ten problem? Tak, czyli firmy, które tworzą taki obraz tak zwanego perfekcyjnego pracownika. Tutaj mówiła też o tym Catherine Orenstein w tak zwanym ekstremalnym etosie, krytykując między innymi formy prowadzenia organizacji, części organizacji korporacyjnych, gdzie wręcz pożądane jest zostawanie po godzinach, a wyjście z pracy po ustalonych godzinach, tak, 8 godzinach, jest czymś wręcz jest nacechowane negatywnie. Czyli jest swego rodzaju, jest nakręcanie tej spirali rywalizacji, zwiększania ilości czasu poświęconego pracy. Proszę pamiętać, że część osób uzależnionych od pracy ma w sobie bardzo wysoki poziom ambicji i rywalizacji. To są osoby, które jeżeli jego kolega zostaje 3 godziny dłużej, to on musi zostać 4. Takie przypadki się zdarzają w Pani gabinetach? Słyszy Pani takie historie? Przychodzi pracownik i mówi, że jeśli widzę kolegę, który był w pracy 3 godziny dłużej niż powinien był być, to ja muszę zostać 4, inaczej nie mogę. Zdarzają się? Bardzo fantastycznie, niewiarygodnie wręcz. Zdarzają się przypadki, kiedy ktoś mówi, że boi się wyjść o określonej godzinie, czyli o godzinie 17, w momencie, kiedy trójka osób z zespołu zostaje dłużej. Wychodzi razem ze wszystkimi, albo zostaje jeszcze dłużej, albo boi się nie odebrać telefonu po godzinach pracy od szefa, łącznie z tym, że odbiera telefony w niedzielę, na urlopie, bierze się pracę na urlop, albo jest lęk przed dłuższym urlopem niż tygodniowy, czy przed tym, żeby postawić granicę taką, że na urlopie nie odbieram mailów. Jest wręcz często zabieganie o to i podkreślanie, że będę dyspozycyjna, będę dyspozycyjny, można mi pisać. Wprawdzie lecę do Egiptu, ale jakby co, proszę pisać, tak, bo zabieram ze sobą laptop i dostęp do poczty mam cały czas. Dokładnie. Tutaj też chyba dotykamy ciekawego wątku, jakim są nowe technologie, bo to sporo zmieniło w życiu pracodawców i pracowników. Kiedyś można było zadzwonić na telefon stacjonarny i tyle. Dzisiaj jest komórka, którą z reguły mamy zawsze za sobą. Jest internet, maile można odebrać właściwie w każdej chwili, też za pośrednictwem telefonu komórkowego. Jesteśmy, a właściwie możemy być, jeśli taką odczuwamy potrzebę, cały czas gotowi. I te osoby, które są uzależnione od pracy, są cały czas gotowe. One są w pracy 24 godziny, nawet jak nie fizycznie, to jednym właśnie z kryteriów uzależnienia jest to, że o tej pracy się cały czas myśli. Że nawet w czasie wolnym ja myślę, coś, co mogę zrobić, albo co jest do zrobienia, albo że coś jeszcze zostało, albo że może ktoś coś zrobił lepiej ode mnie, więc ja muszę się w innym obszarze wykazać. Jeżeli popatrzymy na pracoholika jako na osobę, która jest w swoistej pułapce,
pułapce związanej z przymusem, pułapce związanej z potrzebą kontroli, pułapce związanej z potrzebą udowadniania swojego poczucia wartości poprzez pracę, to taka osoba cały czas musi uzyskać potwierdzenie. Potwierdzenie swojej jakości, dlatego często współpracowników uważa jako konkurencję. Ma trudności z to, co już wcześniej powiedziałam, z oddelegowywaniem pracy, bo czuje się przez to zagrożona. Natomiast myślę, że tu poruszyliśmy jeszcze bardzo istotną kwestię tego, że praca w obecnych czasach nie stanowi jedynie źródła utrzymania. Praca stała się obszarem samorealizacji. Praca jest jednym z podstawowych. Praca stała się obszarem, który definiuje nasz status społeczny, która często wiąże się z bardzo wysokim prestiżem. I to są na pewno czynniki, które też wzmacniają rozwój uzależnienia od pracy. A przy okazji chyba jeszcze żyjemy w społeczeństwie, w którym słowo pracoholik cały czas wypowiadane jest, takie mam wrażenie, dość lekko. Ono nie oddaje ciężaru gatunkowego problemu, o jakim mówimy, bo okazuje się, że bycie pracoholikiem może być koszmarem i współpraca z pracoholikiem też może być koszmarem. To wcale nie musi być korzyść dla firmy. Taki pracownik, który zawsze jest dostępny, zrobi wszystko i to 3 razy lepiej niż wszyscy pozostali. Korzyść może być krótkoterminowa, zarówno dla samego danej osoby uzależnionej od pracy, jak i dla pracodawcy. Natomiast w długoterminowej perspektywie wiąże się to z poważnymi konsekwencjami, zgadza się. I nie tylko dla współpracowników, no bo jeżeli patrzymy na osobę uzależnioną od pracy jako osobę, która ma ciągłą potrzebę udowadniania swojej wartości, traktuje środowisko pracy jako środowisko, jako bardziej takie środowisko, w którym musi walczyć, to cierpią na tym oczywiście relacje z współpracownikami albo umiejętność pracy w zespole. Taka osoba najchętniej pracuje sama. A z drugiej strony musimy też spojrzeć na te konsekwencje dla środowiska, w którym żyje ta osoba, czyli przede wszystkim dla rodziny. Jak się żyje z pracoholikiem? No, z pracoholikiem żyje się samotnie. Tak to mogę powiedzieć, myślę, że ogólnie. I to znaczy pracoholik emocjonalnie i fizycznie często zaniedbuje rodzinę. Autopromocja. Polskie Radio 24. Jeszcze niedawno wydawało się, że nasz świat jest stabilny i przewidywalny. Dzisiaj nic nie jest takie, jak było. Jak się zmienia światowa szachownica, o tym w każdy poniedziałek o godzinie 21.33. Grzegorz Ślubowski serdecznie zaprasza. Zapraszam. Andrzej Duda, który przebywa w Stanach Zjednoczonych, pojechał do amerykańskiej Częstochowy w Pensylwanii. Prezydent wraz z małżonką składał wizytę w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w miejscowości Doylestown. W programie miał m.in. spotkanie z Polonią. Jesteśmy przede wszystkim dumni, że zechciał nas podwiedzić, tak? Głowa Polski, głowa państwa. Wielkie emocje, przeżycie, to jest jednak coś, co możemy zobaczyć na własne oczy. Nierzadko się zdarza, żeby do nas tutaj sam prezydent odwiedził. Mieliśmy tu już papieża, mieliśmy premier, mieliśmy już różnych przedstawicieli naszego rządu, ale osobiście prezydent Duda jeszcze tu nie był, dlatego witamy go tutaj u nas i uważam, że to jest wielki zaszczyt dla Polonii tutaj w Ameryce, w Częstochowie. Cieszymy się, że osobiście zobaczymy pana prezydenta. Kochamy go. Po zakończeniu uroczystości prezydent udał się do Jersey City, gdzie złoży kwiaty pod pomnikiem katyńskim. Później powróci do Nowego Jorku.
Antyislamska alternatywa dla Niemiec dostała się do kolejnego regionalnego parlamentu w Niemczech. We wczorajszych wyborach w Berlinie ugrupowanie uzyskało jednak dużo słabszy wynik niż w innych landach. O szczegółach z niemieckiej stolicy Wojciech Szymański. Według sondażu opublikowanego przez telewizję ARD alternatywa dla Niemiec dostała w Berlinie niecałe 12% głosów, zajmując piąte miejsce. W niedawnych wyborach w landzie Mecklenburgia Pomorze Przednie alternatywa dostała prawie 21% głosów. W Saksonii-Anhalt było to ponad 24%. Wybory w Berlinie zgodnie z oczekiwaniami wygrała socjaldemokratyczna SPD, zdobywając 23% głosów. Na drugim miejscu jest chadecka CDU Angeli Merkel z wynikiem 18%. Koalicja SPD i CDU rządziła Berlinem przez ostatnie 5 lat. W porównaniu z wyborami z 2011 roku obie partie wyraźnie straciły jednak poparcie, dlatego koalicji w tym kształcie nie będzie można kontynuować. SPD musi znaleźć sobie nowych partnerów do rządzenia w stolicy. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. W ostatnich 24 godzinach zawieszenie broni w Syrii naruszono 50 razy, poinformowała wczoraj późnym wieczorem agencja RIA Novosti, powołując się na Ministerstwo Obrony Rosji. Moskwa zażądała wczoraj od Waszyngtonu przeprowadzenia skrupulatnego śledztwa w sprawie nalotu koalicji pod wodzą USA na pozycje wojsk rządowych koło miasta Deir az-Zaur na wschodzie Syrii. W wyniku ataku zginęło około 60 żołnierzy, a rannych zostało około 100. Dowodzona przez USA międzynarodowa koalicja przyznała się w sobotę do zbombardowania w Syrii pozycji, o których sądziła, że należą do ISIS. Przedstawiciele sił zbrojnych USA poinformowali, że nalot został natychmiast wstrzymany, kiedy strona rosyjska przekazała, iż celem mogły być pozycje armii syryjskiej. Amerykanie twierdzą, że przed rozpoczęciem nalotu informowali o nim stronę rosyjską. USA wyraziły ubolewanie z powodu niezamierzonych ofiar. Rozejm w Syrii obowiązuje od poniedziałku i jest efektem planu uzgodnionego przez Rosję i Stany Zjednoczone. Plan przewiduje zawieszenie broni przez 7 dni, począwszy od 12 września, a następnie rozpoczęcie przez USA i Rosję skoordynowanych działań przeciw ekstremistom z państwa islamskiego oraz Jabhat Fatah al-Sham, dawnego frontu al-Nusra, którzy nie są objęci rozejmem. Poszukiwani europejskim nakazem aresztowania przestępcy zatrzymani w gospodarstwie agroturystycznym w gminie Frampol. 39-letni mieszkaniec województwa podlaskiego wraz z 29-latką z powiatu janowskiego w województwie lubelskim na początku września w Belgii ciężarówką potrącili rowerzystę. Zamiast zatrzymać się i pomóc ciężko rannemu mężczyźnie, uciekli z miejsca zdarzenia, mówi Anna Kamolat z lubelskiej policji. Okazało się również, że belgijski wymiar sprawiedliwości wydał za tymi osobami europejski nakaz aresztowania. Kryminalni z Biłgoraja ustalili, w jakim miejscu dokładnie ci poszukiwani przebywają. Kilka dni temu weszli na teren jednego z gospodarstw agroturystycznych w gminie Frampol. Ich ustalenia okazały się trafne. Tam właśnie poszukiwani się znajdowali. W kajdankach zostali doprowadzeni do biłgorajskiej komendy. Zostanie osadzeni w policyjnym areszcie. Sąd aresztował zatrzymanych na 3 miesiące. Rozpoczyna się 41. Festiwal Filmowy w Gdyni. Uroczysta gala otwierająca to wydarzenie odbędzie się w Teatrze Muzycznym, ale już od rana odbywać się będą pokazy najlepszych polskich filmów z ostatniego roku. Do konkursu głównego zostało zakwalifikowanych 16 obrazów, które powalczą o Grand Prix Festiwalu, czyli Złote Lwy. Dyrektor artystyczny festiwalu Michał Oleszczyk podkreśla, że konkursowe filmy prezentują bardzo wysoki poziom, a część z nich zdobyła już nawet międzynarodowe laury. Mam żadnych wątpliwości, że ta szesnastka jest najmocniejszym wyborem konkursowym. Ostatnia rodzina, triumfator nagrody aktorskiej dla Andrzeja Seweryna. Locarno, Plac Zabaw Bartosza Kowalskiego, konkurs główny San Sebastian, Wszystkie nieprzespane noce Michała Marczaka Sundance, Fale Grzegorza Zalicznego, konkurs w Karlowych Warach. Nie chcę nikogo pominąć, ale no jest coraz więcej tych polskich filmów, które faktycznie na świecie istnieją, więc one tutaj w Gdyni będą miały, część z nich przynajmniej, swoją premierę. W Gdyni odbędą się też debaty, prezentacje książek o kinie oraz spotkania z twórcami. Prognoza pogody. Dziś na południu Polski zachmurzenie umiarkowane i duże miejscami opady, na pozostałym obszarze pogodnie. Temperatura maksymalna od 14 do 19 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany północny i północno-wschodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A teraz przenosimy się do Korei Północnej z Oskarem Pietrowiczem z Centrum Studiów Polska-Azja. Na temat życia w tym kraju rozmawiał Krzysztof Grzybowski. Polskie Radio 24. Powtórka programu.
Będziemy teraz mówić o Korei Północnej, a właściwie o krajach, do których z Korei Północnej uciekają mieszkańcy tego raju na ziemi. No, ostatnio pojawiła się bardzo ciekawa informacja mówiąca o tym, iż z olimpiady matematycznej, która była rozgrywana w Hongkongu, uciekł jeden z reprezentantów Korei Północnej, student. No i w komentarzach pojawiały się takie informacje, że nawet w obcym kraju, nawet ktoś taki, kto nie ma żadnego związku z polityką, nie jest przedstawicielem północno-koreańskich władz, nie jest północno-koreańskim dyplomatą, nie może od tak po prostu oddalić się od swojej grupy i poprosić na przykład o azyl w przedstawicielstwie Korei Południowej. Że musiał być przez kogoś wspierany, ktoś musiał mu pomagać. No, więcej niż oczywiste i to wydaje się, jak później mamy informacje, chociażby też i z dyplomatami, którzy uciekali, że później trafiają po jakimś czasie do Korei Południowej. To jest więcej niż oczywiste, że była to współpraca ze służbami innych państw, bo stopień kontroli nad obywatelami północno-koreańskimi poza granicami kraju, poza granicami Korei Północnej jest ogromny i wydarcie takich właśnie perełek intelektualnych to jest tym większa zasługa, sukces wywiadu południowo-koreańskiego, oczywiście we współpracy też z innymi prawdopodobnie, ale wydaje mi się, że tutaj dotykamy problemu tego, na ile właśnie jest to czynnik taki wewnętrzny, że dany człowiek chce uciec, a na ile jest to właśnie wyrywanie tych elit północno-koreańskich przez służby południowo-koreańskie głównie, no bo to jest ich przecież działalność, oni się tym zajmują. To kolejna informacja sprzed kilku dni, podobno w tej chwili o wyjazd